Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych wyleczeniem się raz na zawsze z nerwicy lękowej. Dzisiaj najnowocześniejsza metoda bazująca na neuroplastyczności mózgu. Jeszcze do niedawna neuroplastyczność była ziemią nieznaną, a niewątpliwie nieznaną w psychoterapii. Dzisiaj już wiadomo, że mózg jest plastyczny, przystosowujący się i zdolny do zmiany. Jest to z pewnością największe odkrycie dotyczące mózgu w ciągu minionych 200 stuleci. Odkrycie fenomenu plastyczności mózgu ma ogromne znaczenie dla teorii praktyki psychoterapii. W 2000 roku neurolog Eric Kandel, autor znanych także w Polsce książek Zaburzony umysł czy W poszukiwaniu utraconej pamięci, został uhonorowany Nagrodą Nobla za zademonstrowanie plastyczności synaptycznej, tak zwanej synaptogenezy u ślimaka morskiego aplysia. To znaczy powstawania i wzmacniania połączeń między komórkami nerwowymi jako efektu ekspozycji na stymulację. Potwierdzono to także u ludzi. W uproszczeniu. Na poziomie systemowym plastyczność to właściwość układu nerwowego, który zapewnia jego zdolność do adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia się i zapamiętywania. Dzisiaj wiemy, że jest to powszechna cecha neuronów wykrywana na wszystkich piętrach układu nerwowego. Wiemy też, że każda myśl wywołuje setki, a nawet tysiące nowych połączeń nerwowych służących do wymienionych celów. Czyli tak naprawdę rozwiązanie naszych problemów mamy jak na dłoni. Naukowiec lub terapeuta o podejściu biologicznym powie, że na przykład nerwica lękowa to zjawisko, które można badać, ponieważ ma ono swoje materialne podłoże. Wiemy, jakie struktury nerwowe, jakie neuroprzekaźniki odgrywają kluczową rolę w tworzeniu się lęku. Jakie hormony wydzielają się podczas wysokiego poziomu stresu. Wie, że może przy pomocy tych hormonów lub neuroprzekaźników występować blokada połączeń nerwowych. Mimo tego, zamiast spróbować zamienić te struktury neuronalne, psychiatra stosuje z uporem maniaka preparaty SSRI, mimo że tak naprawdę wie albo się domyśla, że chyba nie pomogą, a psychoterapeuta stosuje swój ulubiony lub wyuczony nurt, często waląc głową w mur lub grzebiąc się godzinami, najczęściej bezproduktywnie w dzieciństwie pacjenta. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Osoba chora na nerwicę, jak wiemy z poprzednich odcinków, ma swoją szarą, pełną lęku rzeczywistość. Chory ma w związku z tym negatywne myśli, a każda negatywna myśl, każda lękowa myśl wytwarza setki negatywnych, neuronalnych połączeń nerwowych. Określane jest to przez amerykańskich neurologów jako highway to hell, droga do piekła. Pacjent budzi się rano i mimo, że za oknem świeci słońce, świadomość jego wskakuje na tą highway to hell, którą ma pod nosem. To tak samo, jeżeli mieszkamy przy ulicy pełnej dziur, to wyjeżdżając z domu samochodem, jedziemy po tej pełnej dziur i wyboju w drodze, niszcząc samochód. Dlaczego? Dlatego, bo nie mamy innej alternatywy. Nie mamy innej drogi. Co więc robić? Trzeba taką alternatywę wbudować, trzeba stworzyć, wybudować nową drogę po drugiej stronie domu, dwupasmówkę, highway to heaven, drogę do nieba. Ale jak to zrobić? Trzeba przeprogramować mózg. Posługuję się do tego metodą opracowaną przez niemieckiego psychoterapeutę Bernharda, którą on nazywa metodą 10 zdań i 5 zmysłów. Metodę tę trochę zmodyfikowałem i przystosowałem do polskiej rzeczywistości i do polskiego archetypu. Co ciekawe, w Niemczech stosują niezmodyfikowaną metodę tego psychoterapeuty Bernharda. Ta metoda w wielu przypadkach doprowadziła do wyzdrowienia części pacjentów już po kilku sesjach. Ta metoda skutkuje bardzo dobrze przy leczeniu depresji. Opiera się ona na tym, że każda myśl ze względu na
wspomnianą wcześniej neuroplastyczność produkuje setki, jeżeli nie tysiące, nowych, dobrych, pozytywnych połączeń neuronalnych. Drugim założeniem, które uwzględniamy przy tej metodzie, jest to, że wszystkie nasze lęki uruchamiane są na poziomie poszczególnych zmysłów. Przy tym 95, może nawet więcej, procent z nich ujawnia się w jednym z trzech kanałów postrzegania w obrębie doznań wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Jeżeli już znamy założenia, to teraz zastanówmy się, co zrobić, żeby osiągnąć to, co chcemy, czyli wybudować tą drogę do nieba. Zadaniem pacjenta jest napisanie 10 zdań oznajmujących, odpowiadających na pytanie czy na wyobrażenie, jak wygląda moje życie, kiedy jest optymalne. Jak wygląda moje życie, kiedy wszystko świetnie się dla mnie układa. Wydawać by się mogło, że to jest proste pytanie, że prosta metoda, ale w praniu okazuje się to niestety dużo trudniejszą metodą niż się wydaje. Przy pisaniu tych zdań, przy opracowaniu tych zdań nieodzowne jest respektowanie odpowiednich reguł. Nie używamy przeczeń. Czyli podobnie jak w afirmacjach, ćwiczeniach afirmacyjnych, nie używamy przeczeń, ponieważ nasz mózg nie rozróżnia zdań przeczących, nie rozróżnia wyrazu nie. To łatwo można sobie na przykładzie słynnej małpy w żółtym czepku biorącej prysznic, jeżeli powiem teraz Państwu, proszę sobie nie wyobrażać pod żadnym pozorem małpy w żółtym czepku biorącej prysznic, co wszyscy Państwo wyobrazicie sobie tą dziwaczną kąpiel. Choćby się nie wiadomo, co zrobić. Mimo że prosiłem nie wyobrażać sobie. Prawda? No, to jest dowód na to, że nasza podświadomość czy nasz mózg nie rozróżnia w tym wypadku wyrazu nie. Czyli każde zdanie musi być twierdzące, musi być oznajmujące i musi być w czasie teraźniejszym. To znaczy, jeżeli chcemy sobie na przykład wyobrazić, że w tym optymalnym dla mnie życiu za powiedzmy 3 miesiące czy za 4 miesiące mam poczucie bezpieczeństwa, to wyobrażam sobie, jestem bezpieczny. Wyobrażam sobie to wszystko w czasie teraźniejszym. Jestem bezpieczny. Mam wystarczającą ilość pieniędzy. Mieszkam w nowym domu. I tak dalej, i tak dalej. Układając zdania trzeba też uważać, żeby nie używać ukrytych przeczeń, jak na przykład jestem beztroski. Jest to ukryte przeczenie, więc lepiej użyć zdania jestem wolny od trosk. Poza tym nie powinniśmy używać w tych zdaniach, w tworzeniu tych zdań, wyrazów łączących się z naszymi problemami, czyli jeżeli powiemy sobie, że jestem wolny od lęków, nie użyliśmy przeczenia, ale użyliśmy wyrazu lęk. I nasz mózg automatycznie asocjuje sobie wyraz lęk z lękiem i zaczyna produkować setki myśli związanych z tym lękiem, czyli produkuje znowu kawałek tej autostrady do piekła, prawda? Na tym to polega. Czyli trzeba uważać, żeby nie było jakichś przeczeń ukrytych. Zdania powinny dotyczyć konkretów. Zdanie tego typu, dobrze mi się powodzi, albo jestem szczęśliwa, dają zbyt mało możliwości, aby nasze komórki same wymyśliły myśli, które spowodują wytworzenie tych połączeń neuronalnych, więc trzeba bardziej to sprecyzować. Jeżeli na przykład chcemy, żeby brakuje nam pieniędzy i chcielibyśmy, żeby w optymalnym naszym życiu, żeby mieć te pieniądze, to można sobie powiedzieć, mam wystarczającą ilość pieniędzy, co wystarcza mi na opłacenie moich rachunków, zakupienie samochodu, utrzymanie samochodu czy pojechanie na urlop.
Zdania muszą się odnosić do celów, które możemy osiągnąć własnymi siłami. Nie mogą być zależne od innej osoby. Jeżeli ktoś ma na przykład pracę, w którym jest mobbingowany przez szefa i wyobraża sobie, że na przykład tak chętnie sobie pacjenci wyobrażają takie zdanie, jestem w swojej nowej pracy, czuję się dobrze, szef jest dla mnie sympatyczny. No to zdanie nie jest zależne ode mnie, tylko zależne jest od szefa, prawda? Ten szef jest dla mnie sympatyczny wtedy, kiedy on chce być sympatyczny, a nie wtedy, kiedy ja chcę. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Naturalnie ja mogę być dla niego sympatyczny. Na ogół się dostaje to, co się daje, ale nie jest to zależne ode mnie. Tak samo nie mogę powiedzieć, jestem na urlopie z moim kochanym partnerem, który mnie bardzo kocha i jest bardzo czuły w stosunku do mnie. Zależy to od partnera, czy jest czuły i czy jest sympatyczny. Nie ode mnie, ode mnie tylko pośrednio. Czyli te zdania muszą odnosić się do celów, które możemy osiągnąć własnymi siłami. Pytanie jest, jak realistyczne mają być te zdania? Otóż, jeżeli na przykład sobie wyobrazimy, mam taką pacjentkę, która sobie wyobraża, że mieszka w Berlinie, ma swoje własne mieszkanie i jest na kursie śpiewu i występuje na jakiejś scenie operetkowej, śpiewając arię z jakiejś operetki. Jest to jak najbardziej pozytywne i dobre zdanie. Czy ono jest bardzo realistycznie, czy mało realistycznie, tak naprawdę nas nie obchodzi. Chodzi o to, żeby to zdanie wytworzyło pozytywne połączenia nerwowe. Po znalezieniu tych zdań, to wcale tak nie jest łatwo znaleźć 10 zdań pozytywnych, oznajmujących, bez przeczeń, bez uzależnienia od innych osób, bez stosowania wyrazów stresujących i tak dalej, i tak dalej. Na ogół wygląda to w ten sposób, że pacjenci piszą te 10 zdań, ja ostatnio skróciłem to już do 7 zdań, bo te 10 zdań to rzeczywiście jest trudne, są trudne one do znalezienia, ale 7 zdań moim zdaniem można już dużo łatwiej znaleźć. Pacjenci przysyłają mi te zdania na czacie, ja je sprawdzam, poprawiam, skreślam, proponuję zmiany, no i wtedy można zacząć pracę dopiero nad tymi zdaniami, bo do tego, jak co dalej z tym wszystkim, to za chwilę dojdziemy. Tutaj jeszcze może przytoczę kilka takich charakterystycznych zdań, które moi pacjenci sobie wymyślili. Na przykład jadę moim nowym samochodem, autostradą z Torunia do Gdańska. Jestem na meczu siatkówki, właśnie smeczuję i wygrywam punkt. To dwa takie przykłady, później ten przykład z tą arią z tej operetki, który mi się bardzo podobał, ale są jeszcze osoby, które często wyobrażają sobie, że są na urlopie na Seszelach, czy są na urlopie objazdowym i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? Jeżeli już mamy te zdania, to wybieramy sobie jedno zdanie, powiedzmy to pierwsze zdanie. Jadę samochodem z Torunia do Gdańska, moim nowym samochodem i wyobrażam sobie, wizualizuję sobie, przepraszam, najpierw wypowiadam to zdanie na głos, ponieważ z różnych przyczyn neuronalno-psychologicznych zdania wypowiadane na głos mają całkiem inną wagę niż zdania wypowiadane w myślach. Wypowiadam to zdanie na głos wyraźnie i z podkreśleniem determinacji. Tak, mam wystarczającą ilość pieniędzy. Mam mieszkanie w Berlinie. Wypowiadam to zdanie i zaczynam je wizualizować. Czyli ja sobie wyobrażam tą drogę do Gdańska, jak jadę, jak mijam jakieś miejscowości, jak mijam inne samochody, jak wyprzedzam inne samochody. Wyobrażam sobie, jak patrzę się na deskę rozdzielczą, wiem, jaki to samochód, czuję, jak pachnie, słyszę szum wiatru, czuję dotyk kierownicy i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwo zauważyli, wyobrażając sobie zdanie,
zdania staram się używać wszystkich zmysłów, a w szczególności zmysłu wzroku, wizualizacja, zmysłu słuchu, przy wypowiadaniu tego zdania, zmysłu dotyku, zmysłu węchu. Wszystkich zmysłów. I to, tą pracę, którym wyobrażania sobie tej sytuacji, tego zdania, na przykład, że jestem w swoim nowym mieszkaniu w Warszawie, wyobrażam się bardzo plastycznie, czuję zapach, słyszę skrzypienie parkietu, widzę meble, słyszę, co się dzieje za oknem i tak dalej. Wyobrażam sobie to przez minimum 10 minut. Na początku przynajmniej, bo później się to wydłuża. Ten proces jest czasami trudny, żeby się 10 minut skupić i zaangażować wszystkie zmysły do wyobrażania sobie tej sytuacji, która ma zobrazować jedno z tych stanów. Następnego dnia robimy inne zdanie, następnego dnia robimy następne zdanie, aż przychodzi powiedzmy 7 dzień albo 11 dzień, jeżeli robimy 10 zdań. I to jest najtrudniejszy dzień, ponieważ wtedy wyobrażamy sobie te wszystkie zdania po kolei, 5 do 10 minut każde, czyli mamy pracę co najmniej na 1,5 godziny. To pozwala naszemu mózgowi, ze względu na wspomnianą już kilka razy neuroplastyczność, wytworzyć zacząć wytwarzać alternatywną autostradę, alternatywną drogę. To tak, jakbyśmy budowali w tym przykładzie, gdzie mamy tą wyboistą drogę koło domu, budowali równolegle do niej, albo po drugiej stronie domku, drogę wyasfaltowaną, dwupasmową, drogę szybkiego ruchu, albo nawet autostradę. I wtedy, jeżeli to osiągniemy, ta zła, wyboista droga, ten highway to hell, będzie się zmniejszał. Będzie się robił coraz węższy i coraz mniej zachęcający i wtedy nasz mózg, który się obudzi, będzie miał lepszą alternatywę i chętniej wejdzie na lepszą drogę niż na wyboistą. To się wydaje wszystko naprawdę bardzo proste i rzeczywiście tak jest. Chodzi o to, że droga do tego jest dosyć skomplikowana i wymaga dużego nakładu pracy od pacjenta. Zresztą ja zawsze reprezentowałem pogląd, że to nie ja leczę pacjenta, tylko pacjent leczy się sam pod moim nadzorem. Ja mu daję do tego narzędzia, które on stosuje albo nie stosuje. Jeżeli stosuje, jeżeli jest systematyczny, jeżeli robi to z zapałem, to szansa na to, że się pozbędzie na zawsze tej nerwicy, jest bliska 100%. Natomiast jeżeli nie będzie stosował tych narzędzi systematycznie, nie będzie stosował zaleceń, będzie się ociągał, gdzie nie mam czasu, są ważniejsze rzeczy jak moje zdrowie, prawda, to wtedy tak naprawdę to można dać mu nawet gwarancję, że się z tego nie wyleczy. Więc jeszcze raz. Pacjenci, którzy przychodzą do mnie, leczą się sami. Ja im pomagam, otwieram przed nimi możliwości, daję im narzędzia, nadzoruję to wszystko, czy dobrze robią, ale gro pracy wykonują sami. Wykonują sami w domu. Do mnie nie trzeba przychodzić. Co tydzień spotkania są dużo rzadsze. Natomiast pacjent wykonuje pracę w domu, pracę nad sobą. I jeżeli to robi systematycznie, powtarzam to jeszcze raz, wywiązuje się ze swoich zadań, to szansa na to, że się całkowicie pozbędzie nerwicy lękowej, wynosi 99,5%. I tym pozytywnym akcentem kończę jak na razie tą serię wykładów na temat leczenia nerwicy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.